kochani, z tej strony Kawiórka, więc dzisiaj Wam powiem, jakie plany ma Rus McCamey Manor. Ostatnio weszłam na internet i zobaczyłam, że Rus McCamey chce przenieść swoje ekstremalne i straszne wrażenia z Domu Strachów, zgadnijcie gdzie? Do Wielkiej Brytanii. Tak, dokładnie. Kurczę, ja akurat się stamtąd wyprowadziłam niedawno, a miałabym dla Was materiały codziennie. Codziennie bym coś kręciła o McCamey Manor. Wracając do tematu, jak podaje nasze źródło Lad Bible, którym oczywiście dziękujemy za tak ciekawe informacje, Russ McCamey, no wiecie, ten facet, który prowadzi Dom Strachów, czy można też powiedzieć Dom Tortur, którego tak naprawdę wszyscy się bardzo boją, który wszyscy znają i nikt jeszcze jego nie przeszedł. Nikt a nikt. A przecież tyle tysięcy ludzi się zapisywało do tego Domu Strachów, każdy był zdeterminowany, żeby skończyć do końca i wygrać nagrodę. No i też chcieli pokonać Rusa, pokazać mu, że można, że potrafią. Więc jeśli chodzi o przeprowadzenie Domu Strachów z Ameryki do Wielkiej Brytanii, co na to Rus? Więc Rus mówi, że chce przenieść McCamey Manor do Wielkiej Brytanii, żeby dać Brytyjczykom możliwość sprawdzenia, czy wytrzymają, czy dadzą radę temu horrorowi. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o coś głębszego i czuję jakiś podstęp, jeszcze dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że się niedługo dowiemy. No i zaczęłam szperać jeszcze więcej po internecie, więcej niż zwykle i wyobraźcie sobie, że nic nowego nie znalazłam. Wszystkie informacje albo były przestarzałe, albo po prostu jakieś fejkowe strony, w które lepiej nie wchodzić, no i nie mogłam nic znaleźć, ale wyobraźcie sobie, że znalazłam pewną stronę, angielską stronę, w której Anglicy rozmawiają między sobą o McCamey Manor i mówią o tym, jak oni by nie mogli iść do tego Domu Strachu, bo to nie jest Dom Strachu, tylko to jest Dom Tortur. I oni po prostu mówią z obrzydzeniem, jakie to jest straszne i że oni nigdy by nie chcieli tam pójść i po co on w ogóle to robi, czemu. I dla wielu Anglików jest to przerażające i tylko mogliby tam iść, cytuję, idioci, którzy sami się na to piszą. Moje zdanie jest różne na ten temat. Wydaje mi się, że ludzie, którzy potrzebują wrażeń, tam idą i którzy po prostu nudzą się może w swoim życiu i chcą przeżyć coś innego, coś ekstremalnego. Ktoś też napisał, że McCamey Manor nie przetrwałby dłużej niż 5 minut w Anglii. Po kilkunastu latach spędzonych w Anglii, mogę Wam powiedzieć, że z jednej strony tak, to jest prawda, ponieważ Anglicy to delikatni ludzie, którzy są wychowani na przyjacielskich ludzi, na dobre wibracje międzyludzkie i po prostu, żeby było zawsze miło i fajnie. Więc jeśli ktoś dotknie ich tam, gdzie nie powinien, albo zrobi coś, czego nie powinien, oni od razu się irytują i mówią, że tak nie wolno i po prostu no nie, nie i koniec. Więc jak McCamey Manor podszedłby do kogoś i po prostu zrobił to, co w Ameryce robi, czyli wsadził do buzi jakiś pręt albo próbował obciąć włosy, to zaufajcie mi, że Angielki by powiedziały no way Jose, stop what you're doing and I phone the police. I tak by się to skończyło. Oczywiście nie mówię tutaj o plepsie, bo oni to mogliby być naprawdę agresywni i powiem Wam, że byłoby prawdopodobieństwo, żeby przeszli McCamey Manor, ale na 100% nie chcę nic mówić. Więc myślałam o tym, czemu tak naprawdę Rus chce otworzyć McCamey Manor w Wielkiej Brytanii. I mam parę pomysłów. Może dlatego, że jak wiecie, istnieje petycja przeciwko Rusowi, która na czas dzisiejszy, kiedy nagrywam ten film, została podpisana przez 179 tysięcy osób. Ci wszyscy ludzie chcą się po prostu jego pozbyć, pozbyć się tego całego biznesu. Po drugie, sam Russ McCamey mówi, że dostał tyle pozwów od uczestników, którzy brali udział w tym Domu Strachów i przez to wszystko, co się dzieje, Russ mówi, że zostawił cały materiał na komputerze, więc wszystko, co nagrywa, jest na komputerze, na wszelki wypadek, gdyby przyszła policja lub gdyby dostał jakiś nowy pozew. I to jest po prostu jego obrona. W każdej chwili może im pokazać, co się tak naprawdę działo przez cały czas, kiedy robił ten tour po Domu Strachów. I być może dlatego ma już on dosyć Stanów Zjednoczonych i chce po prostu się przenieść gdzieś indziej, tak jakby zacząć nowy biznes, wszystko na nowo, od czystej kartki, co oczywiście się nie stanie, bo wszystko jest w internecie, więc ludzie nie zapominają, to wszystko tam jest i każdy wie, o co chodzi. Ale też zmiana miejsca może troszeczkę, nie wiem jak to powiedzieć, może troszeczkę zmienić jego sytuację na lepszą, przynajmniej tak mu się wydaje. Miał on też kontrakt z angielską telewizją. Rus mówi, że wszystko było zapięte na ostatni guzik. To miał być program dla celebrytów, którzy mieli brać w nim udział i wchodzić do tego Domu Strachów, być tam powiedzmy torturowani lub mieli przechodzić przez jakiś straszny cmentarz i też miały się tam różne dziwne rzeczy dziać. No po prostu wszystko już było ugrane i w ostatniej chwili się telewizja wycofała,
ponieważ jacyś hejterzy, którzy bardzo nie lubią Rusa i jego tego całego biznesu, zadzwonili tam i składali zażalenia, że tak być nie może, że jego nie powinno być w ogóle w telewizji. No i wyobraźcie sobie, że w ostatniej chwili telewizja zrezygnowała z kontraktu z Rusem McCaymim i po prostu puściła go w niepamięć. Na pewno Rus się bardzo zdenerwował, bo byłby on jeszcze bardziej sławną osobą niż jest teraz, na czym mu bardzo zależy, chce być po prostu rozpoznawalny wszędzie. No i tak prawdopodobnie by było, jakby miał ten program w telewizji, ale niestety wyszło inaczej. Niestety dla niego oczywiście. W rozmowie z Lad Bible Rus mówi, że bardzo chciałby się przenieść do Wielkiej Brytanii, ten swój cały biznes, ale jest to naprawdę ekstremalnie ciężko i potrzebowałby współpracy, partnerstwa z Wielką Brytanią, żeby to wszystko razem poskładać. Mówi też, że potrzebowałby wsparcia finansowego, bo takie show, żeby przenieść z Ameryki do Anglii, to jednak potrzebny jest spory budżet. No bo przecież on nie może przenieść tych wszystkich wyczynów kaskaderskich, tych wszystkich ludzi i tego wszystkiego. On musiał to wszystko przebudować, przearanżować, więc potrzebowałby naprawdę dużego wsparcia finansowego, tak mówi Rus. Mówi też, że jak najbardziej jest za tym, żeby przenieść z Ameryki do Wielkiej Brytanii ten cały biznes, tylko chciałby to zrobić legalnie i bez żadnych ludzi, którzy mu uprzykrzają życie i próbują to wszystko zamknąć. Kto by tak nie chciał? Każdy by tak chciał. Prowadząc taki biznes jak Rus, to ja się nie dziwię, że ludzie chcą mu to zamknąć. Z drugiej strony wiem, że też wsadził dużo w to serca i dobra, nie oceniajmy teraz tego, co on tam robi, oceńmy, jak się stara i jak jego zdaniem on tworzy coś wyższego, tworzy coś fajnego, tworzy coś do oglądania dla ludzi. Jego zdaniem ten biznes na pewno jest, nie wiem jak to ująć słowa, ale na pewno jest z niego dumny i no i tyle. Więc robi to dla fejmu? Robi to dla pieniędzy? A może chce uciec od odpowiedzialności, dlatego ucieka z Ameryki do Anglii? Czy w Anglii nie będzie musiał brać odpowiedzialności za swoje czyny? Szczerze, to nie mam zielonego pojęcia, ale jest też możliwość, że robi on to dla siebie, bo chciałby może większe grono do torturowania. Może teraz chce czegoś nowego, czegoś świeżego, no wiecie, może po prostu chce być gdzieś indziej. Nie wiadomo, co tak naprawdę mu chodzi po głowie i nie wiadomo, czemu on chce się przenieść do Anglii, zostawić swój dom, wszystko tam. Chociaż już raz się przeprowadził. W sumie teraz McCaymie Maynor jest w dwóch lokalizacjach, więc tak naprawdę nie wiemy, czy chce się całkowicie przeprowadzić do Anglii, czy chce po prostu otworzyć następne McCaymie Maynor. Tak szczerze, nie wiadomo, czy się dowiemy prawdy. Będziemy na pewno grzebać i szukać, ale czy się dowiemy? Zobaczymy w następnych odcinkach. Więc kochani, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i w ogóle jak się do tego odnosicie. Dobra kochani, to zostawiam Was z masą pytań, na które postaram się odpowiedzieć w komentarzach. Trzymajcie się, pa!